W lipcu 1994 roku minęło 150 lat od czasu, gdy kolej żelazna dotarła do naszego miasta i połączyła je, na początek, z Jaworzyną Śląską, Świebodzicami i Wrocławiem. Z okazji tego jubileuszu warto przypomnieć pewne najważniejsze fakty z historii kolejnictwa, a także przedstawić szersze tło, na którym linia do Świdnicy była jednym z najstarszych fragmentów przyszłej europejskiej sieci kolejowej. Już w 1841 roku planowano na Śląsku wybudowanie innych połączeń, między innymi z Legnicy przez Jawor, Strzegom, Świdnicę i Dzierżoniów do Ząbkowic Śląskich, skąd miały biec dwa odgałęzienia, przez Kłodzko i Międzylesie do Czech, Austrii oraz przez Nysę do Koźla. Być może nie chcąc opóźniać realizacji budowy linii z powodu oporów świdnickich władz wojskowych, zdecydowano się wytyczyć ją do Świebodzic, licząc na to, że z czasem dowództwo twierdzy zmieni stanowisko. Trudne wojskowe rozmowy trwały nadal, a znacznie nasiliły się w 1843 roku, gdy miano już w ręce argument w postaci prawie gotowej linii do Świebodzic. Ostatecznie w listopadzie 1843 roku, już po uruchomieniu pierwszej części linii, władzom rejencji wrocławskiej zaproponowano kompromisowy projekt, w którym przedstawiono m.in. przebieg trasy, lokalizację końcowej stacji w Świdnicy, także ślepo zakończonej, oraz planowaną datę otwarcia linii. Kolej wrocławsko-świdnicko-świebocka była w czasie budowy i pierwszych lat eksploatacji podzielona umownie na dwie części. Linię główną z Wrocławia przez Jaworzynę Śląską do Świebodzic i linię boczną z Jaworzyny Śląskiej do Świdnicy. Pierwsza z nich miała długość 15 prętów, czyli około 60 km, a druga 2 prętów, czyli około 8 km. Jeden pręt mierzył około 4 km. Ogółem wydatki na budowę linii głównej wyniosły blisko 1,724,000 talarów, a na budowę linii bocznej przeszło 290,000 talarów. Łącznie wydano około 2 000 000 talarów. Na kilka dni przed inauguracją tej linii w powiatowej gazecie świdnickiej na stronie 149 ukazał się pierwszy rozkład jazdy pociągów z datą 15 lipca 1844 roku. Informował on, iż z dniem 21 lipca 1844 roku zostaną uruchomione pociągi parowe na trasie Jaworzyna Śląska - Świdnica. Zapewniał też on, że będą one skorelowane z rozkładami jazdy pociągów umieszczonymi na wszystkich stacjach na trasie Wrocław - Świebodzice.